Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, chwilkę ogłoszeń parafialnych, że tak to ujmę. Moi drodzy, poza odcinkiem wybiłam wszystko, co znajduje się na ziemiach orków. Nie żyje już tutaj nic, tylko w jednym miejscu zostały tak naprawdę potwory z tego, co się orientuje, i to jest paru orków, dlatego że to jest miejsce fabularne związane z Mrocznymi Tajemnicami i tam będziemy musieli szukać Bala Yarete, więc tam orkowie zostali. Natomiast wybiłam wszystkich orków, udało mi się wbić nowy poziom, poziom 24, i od razu ten poziom przeznaczyłam sobie na broń jednoręczną, plus 5, mamy teraz 74%, niestety przeskoczyliśmy kolejny próg punktowy, więc teraz, żeby dodać sobie plus 5 do broni jednoręcznej, będziemy potrzebować aż 20 punktów, czyli aż dwóch poziomów będziemy potrzebowali, żeby to zrobić. Niestety. Natomiast lecimy, nie tracąc czasu. Dzisiaj idziemy do Xerdasa. Mam nadzieję, że nie będę jakoś bardzo tutaj umierać, czy coś z tych rzeczy. No bo jak wiecie... Dobra, możemy tą pięścią Boga może spróbować. Tutaj będziemy mieli właśnie paru przeciwników, którzy są związani z różnymi żywiołami. O, taki kamienny golem na przykład na... Hita schodzi w serce kamiennego golema i widzę, że biłam go bronią, która sprawia, że nie dostajemy expa, więc musimy zmienić jednak broń na zwykły młotek. Tak. Zaraz to zrobimy oczywiście, bo ta pięść Boga, ona z tego co kojarzę, jest właśnie taką bronią, że zabijemy przeciwnika na hita, ale nie dostaniemy za niego żadnych punktów doświadczenia. Z tego co kojarzę. I teraz musimy sobie poszukać tego normalnego młotka. A ja go gdzieś powinnam mieć, bo na pewno go nie sprzedałam. O, dokładnie, młot orków. To jest ten właściwy młotek. I będziemy tutaj próbowali się z tymi tak zwanymi żywiołakami uporać. Jak widzicie, ten golem postanowił... Mamy z niego serce. Tak, to nam się oczywiście przyda. Golem postanowił unikać moich ciosów. Tak, mamy kulę ognia, więc na spokojnie. Będziemy w stanie też kolejnego golema się pozbyć. Wydaje mi się, że jedna kulka powinna załatwić sprawę. Albo i nie. Kto pierwszy trafi? Widzę, że chyba nie musiałam tej drugiej kulki rzucać. Tak czy inaczej, żaden problem. Mamy teraz też te pioruny kuliste, więc powinno być dobrze. Gdybyśmy ich nie mieli, byłby kłopot. Pioruny kuliste. Ja kupiłam wreszcie te pioruny, prawda? Jak najbardziej. Mamy ich aż 10, więc żaden problem nie powinien wystąpić z ognistym golemem. Fragment lodowego golema i serce lodowego golema, którego możemy również używać. Także... Także fajnie. I tak, ja mam pod 0 piorun kulisty. Z ognistym golemem jest najgorzej. Zawsze. Dobra, jeden piorunek powinien dać radę. Albo i nie. Dorzucimy drugi. I po sprawie. Jak widzicie, sporo punktów doświadczenia. Mamy serce ognistego golema. Wow, normalnie dzisiaj idzie naprawdę sprawnie. Tylko muszę pamiętać o tym, żeby sobie zmienić broń na naszą rękę Boga. Gdzie ta broń jest? Tutaj jest. Ona nam dodaje plus 10 do broni? Nie, ona nam nie dodaje. Gówno nam dodaje. Myślałam, że nam coś dorzuci od siebie. Jak widzicie, jesteśmy po drugiej stronie jeziorka. Tutaj raczej nic nie ma po tej stronie nigdy. Znaczy się, w sumie wy tutaj ze mną nie byliście. Ja tutaj ekspiąc poza odcinkiem, ekspiłam tutaj na wprost i właśnie pod tym jeziorem. W tamtym miejscu. Było tutaj... O matko boska, wojownik cienia! Ja pierdykam! A skąd ty tutaj? Wow, na hita go ściągłam. Gniewna stal. Ej, powiem wam, że się przestraszyłam. O, tam jest troll. Jak mam tam wejść?
Ej, kurde, co tutaj się dzieje w tym miejscu? Tutaj nie było takich rzeczy. Ten wojownik cienia to chyba zwierzę przyleciał do mnie. Oczywiście zadał mi milion obrażeń. Jak ja mam do tego trolla się dostać? Panie trollu, kto pana tam dał w ogóle? Jak ja mam do niego wejść? Ej, bo ja bym chciała z tego trolla co nieco expa zdobyć. Ale którędy? Jak? Gdzie? Nie mam pojęcia. Wojownik cienia to chyba stąd przyleciał aż. Nie wiem, ale chciałabym się dostać do tego trolla. Tylko nie do końca. Mam pomysł, jak to zrobić. Tam się da dostać inaczej niż Marwinem, bo to jest wręcz dziwne. Chyba, że tymi górami. Wiecie co? Chodźmy to sprawdzić. Jeżeli się da, no to chciałabym tego trolla na swoim koncie jednak mieć. To tylko zwykły troll. Teraz pokonanie go też nie powinno dużo czasu zająć. Jeżeli da się wejść tamtędy, to byłoby świetnie. Wiecie, nie chcę tam cheatami włazić, bo to byłoby bez sensu. Tędy wejdę jakoś? A może tędy? Ej, no teraz to mi gra dała niezłą rozkminę, nie? Tak, tutaj oczywiście byliśmy. No, ale widzę, że gra mi nie chce tam... pozwolić się dostać w ogóle. Myślałam, że tędy gdzieś wejdę. Ale tędy też mnie raczej gra nie wpuści. Mamy tutaj zbyt stromą ścianę. A może byśmy spróbowali tędy ewentualnie? Tak. Tak. I na przykład tutaj wejdę na górę? Jestem w stanie? Nie. A tędy? Jestem w stanie na to wejść? Nie. Wow, ale... uff. Ale dętka. Dobra, nieważne. Wypijmy trochę mikstur i dajmy sobie w takim razie z tym trolem chwilowo spokój. Jest mi przykro, bo chciałabym tego trolla ubić. Bo jest prostym przeciwnikiem, byłoby za niego pewnie jakieś 500 punktów doświadczenia. W ogóle pierwszy raz widzę, że ten troll to tam w ogóle jest. Ten wojownik cienia też mam wrażenie, że mi wyskoczył znikąd na twarz. Bo nie widziałam go nigdzie. No ale ten troll... A takie zasadnicze pytanie ja mam. A jeżeli bym sobie wzięła łuk... Albo nie, wiecie co? Takim piorunem kulistym. On pewnie będzie próbował się wtedy do mnie dostać. Jestem w stanie go trafić z tej odległości? Jestem. On powinien wtedy do mnie próbować zejść, prawdaż? No nie wiem. Tak, jak najbardziej, próbuje się do mnie dostać. I właśnie wpadnie nam do wody. Gorzej, że on w tej wodzie to się utopi. Wiecie co, a może tą? Kulę ognia. Na przykład. No ładniejszy dymycz. Wy mnie nie pytajcie, co ja robię, bo ja nie wiem. Po prostu chcę expa za tego trolla. Dobra, tab. Jemu będzie schodziło życie powoli. Zróbmy F5. Kula ognia. Musimy go tak dobić, żeby on był mój, no nie? A nie, żeby go woda jakby... zgarnęła. Dobra, poczekajmy, aż mu troszeczkę życie zjedzie jeszcze niżej i go spróbujemy dobić.
Damy radę? Wygląda na to, że nie dało rady. A, bo ty się jeszcze ruszasz. Czyli widzę, że niestety, ale straciłam expa w ten sposób chyba. Ale tam nie dało się do niego też dostać. To takie dziwaczne było. Zróbmy F9. I spróbujmy jeszcze raz. Wiecie, no mogłam tam na kodach przejść, ale to już w ogóle bagowanie gry totalne. A ten troll to co teraz robi? Teraz to już widzę, że chyba całkiem... Okej. Nie zdążę teraz. Teraz już w ogóle nie zdążyłam. Dobra, jeszcze raz F9, bo widziałam, że mi się ustawiło nie na to, co trzeba. Nie na ten czar. Kurna, 10 minut już próbuję to zabić, nie? A miało być tak... fajnie. Dobra, jeżeli tym razem nie wyjdzie, to sobie dam z tym spokój totalny. Dobra, F5. Jeszcze jedno. Dobra, rzucamy. No dobiłam go, ale nic z tego nie ma. Dobra, trudno. Nie będę się przejmować tym jakimś tam trolem. No to tylko 500 expa w pizdu. Minimum. Słyszę zombie. Ale ja robię siekę tym mieczem. Z czym do ludzi, nie? O, witam pana demona. Dzień dobry. Najpierw sobie pozbieramy co nieco. Widzę, że tutaj sporo zwoi mamy. I oczywiście kolejne runy na sprzedaż. Siarka, rtęć. Niepotrzebnie z tym trolem się, wiecie co, bawiłam chyba. Fajnie, że coś zbieram, a nie wiem co w ogóle. Sadło kryto szczura, a spróbujmy pod kątem. Czysty alkohol. Coś jeszcze? Jestem w stanie. Amfora. Napój. I bryłka rudy. Dobra, fajnie. Do skrzyni zaraz sobie podejdziemy. Ten świecznik chciałam jeszcze zebrać. I spróbujmy otworzyć kufer. Ok, moi drodzy, otworzyłam kuferek. Zaraz będziecie mieli też wyświetlony tutaj kod do tego kufra. O, wyciąg życia. To akurat bardzo dziękuję, gro. Bo się przydają takie wyciągi. Dobra. To wyciąg życia plus 10 do punktów trafień. I co? I tutaj chyba nie było niczego w tym miejscu. Nie, tylko te mronie zostawili po sobie. Dobra. I mamy tutaj demona ognia. Który nas nie atakuje, co interesujące. I widzę, że mamy tutaj też parę rzeczy. Mamy też serca, tych lodowych golemów. Tutaj ten olej syraniczny mnie zastanawia. Dobra, zanim to jeszcze te miksturki. Kurde, z tymi miksturami to zawsze jest jednak kłopot, nie? Jeden napój. O, tych to w ogóle widzę, że mam problem kompletnie zebrać. Może stąd zbiorę. O! Napój. I ten drugi zbiorę, czy nie zbiorę go? A może gdzieś tu od przodu? No, prawie go zaznaczyłam.
No cholera jasna, kto wymyślił to? Dobra, walę ten napój. Skóra trolla, dziękuję bardzo. No i kolejny kufer, mam nadzieję, że ma identyczny kod, ale pewnie nie. Okej, okay, moi drodzy, otworzyłam 550 bryłek w środku, amulet płomieni oraz esencja ducha. Dobrze, oba kodziki będziecie mieli oczywiście dodane tutaj na górze, prawdopodobnie już je widać. Ja sobie to notuję, żeby wam też było prościej i tą esencję sobie też od razu wypijemy. I co? I porozmawiamy z tym demonem. Demon ognia. Zaraz, kto? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mam być cicho? Najlepsze. Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Jasne. Tak, serce kamiennego. Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Pod górę? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego golema? Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. Jasne. Oczywiście pan demon nam nie robi żadnej krzywdy, jest on tylko strażnikiem. Mamy runę, teleportacja do nekromanty, no nareszcie, no. Teleportujemy się. Nie wiem dlaczego, ale jakby mnie nie ma. O, jestem jednak, okej. Okay. Olbrzymi szkielet, no dobrze, dziękuję. Szósty krąg, piąty krąg. Widzę, że mamy tutaj jakieś rzeczy do zebrania. Tak, Arcanum Golum, oczywiście. Mamy to już, te książki obczajone. Nie wiem dlaczego biegam, jak próbuję coś zebrać. Trzeci krąg. Jeszcze jakaś broń tu leży. Wyrok wojownika kolejny. Dalibyście coś porządnego. Wyrok wojownika to ja już mam od dawien dawna. Nalewka jabłkowa. Piwo zbiorę, czy nie zbiorę piwa? Wiecie co, nie będę się jakoś bardzo starać, żeby to piwo zebrać. I widzę, że gra mi coś przecina. Tutaj jest kuferek. Jeszcze parę zwoi i mikstur. Słyszę, jak ktoś przewraca kartki na górze. I to jest chyba stały eliksir do życia kolejny. Jak najbardziej. O, i do many też taki znalazłam. To fajnie. To co? Otwieramy kuferki. Troszeczkę mikstur. Fajnie, że Xardas nas w to wyposaża. I kolejne mikstury. Super. Nie będę marudzić. Tutaj jeszcze jakiś szkielet. Brzmiało to, jakby tutaj był gdzieś jakiś szkielet. Szynka. Już myślałam, że to ludzkie mięso. Jajo pełzacze. Wow. Dobra, zbieramy. Nie krępujemy się. Xardasowi tak to jest niepotrzebne. Oczywiście. Czysty alkohol, chlebuś. No moglibyśmy akurat tego jedzenia nie zbierać i tego alkoholu, bo i tak mam go dużo.
Ale skoro gra mi daje to pozbierać, to to zbierzemy. Kolejna runa, ale raczej nieprzydatna dla nas. Lutnia. Drewniana łyżka, róg. Słyszę też pod nami tego... Wiecie... jak on się nazywa? Demona, oczywiście. Dobra, jak zwykle trzeba zebrać jeszcze te rzeczy. Widzę, że jak zwykle z czymś jest kłopot. No, w tym wypadku na przykład z tymi talerzami. Dobra, to niech sobie zostaną tutaj. A my wchodzimy na górę. Mam nadzieję, że ta drabina nie jest zepsuta. Zepsuta jest czy nie zepsuta jest? Nie wiem, nic nie widzę. O, akurat jest naprawiona. Tutaj niczego nie ma. Tutaj również niczego nie ma. Jest chram Beliara? Nie ma. Dobra, to co? Jak stoimy w ogóle z czasem? No, akurat jesteśmy tutaj całkiem... Ktoś mnie przeszkadzać mi w moich studiach! Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja wielkiej góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie. Okej. Okay. Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany Śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu, jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to Śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze Śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda.
Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Jasne. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w Gothicu 1, z tego co się orientuję, jeszcze byśmy grali magią, to jakby ostatniego kręgu jest nas w stanie nauczyć właśnie tylko i wyłącznie Xardas. I wtedy z automatu zostajemy również nekromantą. To jest trochę... całkiem interesujące, bym powiedziała. Dobra, wiecie co? Myślę sobie, czy idziemy do tej cytadeli, czy idziemy się rozprawić z Balayaretem. W sumie obie opcje nie są głupie, bo wydaje mi się, że damy sobie z nim radę. Natomiast... no nie wiem. Oni są praktycznie obok siebie, ale no, chodźmy w takim razie najpierw tutaj do starej cytadeli. W sumie to nie jest jakieś bardzo trudne zadanie, troszeczkę dialogów, troszeczkę więcej fabuły. W sumie to ostatnio tego troszeczkę brakowało, wydaje mi się, więc możemy troszeczkę ruszyć temat. Tutaj już byliśmy, natomiast nie szliśmy tutaj na górę. Tak więc zrobimy to aktualnie. I będziemy mieli praktycznie zwiedzoną całą kolonię. Już za niedługo. Nie wiem, czy tutaj jacyś orkowie się zachowali, bo ja kiedyś już tędy przebiegałam sobie... tak. Miałam powiedzieć, że przebiegałam na skróty i tych orków powinno w teorii już tu nie być, ale widzę, że nie. Nie zabiłam wszystkich. Więc paru jesteśmy w stanie znaleźć, jak stoimy z czasem. No 10 minut, to się wyrobimy, myślę. I tutaj jeszcze chyba jeden chodzi. Tak, już tam jest rozpierducha jedna wielka. Szkoda, że nie mam biegania, byłoby dużo prościej. O właśnie, i tam byliśmy. Natomiast my idziemy teraz tutaj. Tak, tutaj się oczywiście biją. Dobra, to oczywiście ten szaman jest nieśmiertelny. Jak się domyślacie? Podziękować obcy, zły orkowie, chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia pod wioską w kotle. Mhm, tak, czyli nowa kopalnia. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak, ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Oni syn ducha, jak Urszak. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Krusza. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Kruszak pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją, i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. Mhm, jasne. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię.
Dziś bracia modlą się do Kruszka. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak, dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak, ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta? Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Dobrze już, dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Jasne. Ojej. Kocham po prostu tą grę słów, że się non stop powtarza Ulumulu. I ten szaman, jak to mówi, to jest... Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem, o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Okej, no wiemy, że w Wolnej. Byłeś więźniem w Wolnej kopalni? Urszak, niewolnik w kopalni, w kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak, dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak. Obcy teraz przyjaciel Urszak. Przyjaciel weźmie talizman Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. Okej, moi drodzy, jestem już. Niestety po drodze mi się wywaliła gra i musiałam tutaj wybić te postaci jeszcze raz i pogadać jeszcze raz z Urszakiem. Tym razem udało się zdobyć więcej punktów doświadczenia, bo zgarnęłam wszystkich panów. Tutaj mamy przełącznik i myślę, że jeszcze sobie go wykorzystamy na koniec odcinka. Natomiast będzie nam potrzebny do tego młotek orków. I przełącznik. I spróbujemy sobie... Właśnie. Jak widzicie, nam się zawala podłoga, na dole mamy golema. Także sobie go od razu... Specjalizujesz się w zabijaniu golemów, jasne. Jasna sprawa. I co? I tutaj mamy taki ukryty pokoik, ukryte pomieszczenie pod ziemią. Zmieniamy broń i tak. Sprawdźmy, czy tutaj coś jest ciekawego. Wydaje mi się, że niezbyt. Tutaj jest dosłownie parę rzeczy. Szyszak, oczywiście. Nowy hełm. Zmurszała kartka i relikwia Danosa mamy. Mamy też miecz o nazwie Święty Płomień. Błogosławione ostrze. No jest gorszy. Natomiast ta zmurszała kartka. A w ogóle mamy do zręczności stały eliksir. Zmurszała kartka. Już zaraz szukamy. Zmurszała strona. Nie wiem, czy to jest to. Dla świata nadszedł nowy świt, lecz koszmary poprzedniej nocy istniały nadal. Smoki potężne i nieujarzmione wyrwały się spod władzy Baliara. Młoda ludzkość nie potrafiła stawić czoła zagrożeniu. Bogowie byli również bezsilni, gdyż nie mogli ingerować w nowo powstałym świecie.
Tylko jedna osoba mogła stawić czoła zagrożeniu. Feniks na prośbę ludzi stworzył miecz mogący powstrzymać smoki i rzekł do ludzi: teraz możecie obronić się przed zagrożeniem, lecz nie ważcie się podnieść ręki na tych członków mrocznego rodu, którzy wam nie zawinili, bo to nie nasze pochodzenie mówi, kim jesteśmy, lecz nasze czyny. Ludzie stawili czoła zagrożeniu, przegnali bestie, gdyż każda rana w smoczym ciele nie zasklepiała się, lecz wciąż tryskała krwią. Ludzie, mając broń o takiej potędze, postanowili... No cholera wie, co zrobić. Dobra, przełącznik. Powinna do nas przyjechać winda. Jedna jest zepsuta, chyba ta druga. Bo ta działa, z tego co widzę. Więc jej użyjmy. Lepiej się zapisać. No i tak. Cóż. Wydaje mi się, że nie mamy za bardzo nic już większego do roboty. W dzisiejszym odcinku raczej. Jeszcze tutaj możemy sobie się wspiąć na górę i będziemy musieli iść poszukać przyjaciela Urszaka w wolnej kopalni, oczywiście. Więc myślę, że będziemy mogli też to zrobić. Tutaj jesteśmy w stanie się chyba troszeczkę powspinać. Jak najbardziej. Tylko trzeba sobie dobrze stanąć. Nie wiem, czy tutaj coś jest na górze, bo już nie pamiętam sama. Aha, zbagowałam się, tak? W tym miejscu. Okej, udało się odbagować. Tutaj musimy całkiem ostrożnie wchodzić. Halo. Że tutaj się normalnie da wejść, ludzie drodzy. Nie róbcie sobie ze mnie żartów, że się nie da. Zawsze możemy spróbować tędy, ale widzę, że to tak nie wyjdzie. O matko, jedyna. No to placek. Wow, przeżyłam to, ale no oczywiście nie o to nam chodziło. To będzie ostatnia rzecz, którą tutaj sobie sprawdzimy jeszcze na odcinku i będziemy się żegnać. Myślę, że w kolejnym odcinku możemy się zająć Balayarete, skoro jesteśmy tutaj na ziemiach orków. Nie, nie mogę tutaj wejść. Mimo, że mogłabym normalnie. Tam na górę da się wejść, prawda? No jasne, że się da. Wiecie co? Nie podoba mi się to, że gra mnie tutaj nie chce wpuścić. No, jakbyśmy tak... No właśnie, jakoś tędy. No, i tędy. O ma, o Boże. Wiecie co? Wypijmy troszeczkę coś i zmarwijmy się tam na górę, bo... Widzę, że... Widzę, że gra mi nie daje tego zrobić tak, jak ładnie bym chciała. Bo da się to oczywiście zrobić. Mamy starożytny almanach w tym miejscu. Także przeczytajmy go więc. Od razu wyłączę cheaty, żeby nie było. Starożytny almanach. Starożytny almanach. Książka była czerwona na pewno. Sztuka walki. Almanach? To nie jest ten almanach. Zbiór myśli oczywiście. Chromaniny. Dziwne. Nie mogę tego znaleźć. Może później tego poszukam jeszcze. Tak czy inaczej, moi drodzy, pożegnam się z wami w tym miejscu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji. A ja lecę montować dla was ten film. Trzymajcie się i cześć!